Cześć, z tej strony Mikołajek, a to jest vlog 9, czyli podsumowanko. Podsumowanie 2019 roku. Generalnie rozpisałem to w jakichś 11 punktach. No to zaczynamy. Po pierwsze, co się najważniejszego wydarzyło w przeciągu tego roku, to zacząłem nagrywać filmiki na YouTube. Tak naprawdę wcześniej też już coś tam było, ale powiedzmy tak na poważnie. Rok 2019 to początek YouTube'a dla mnie. W sumie nie wyszło jakoś bardzo dużo tych filmików, aczkolwiek jestem bardzo zadowolony, bo te najważniejsze rzeczy, które chciałem zrobić w tym roku, to tak naprawdę się udało zrobić. Czy to jest jakiś sukces? Ciężko stwierdzić w sumie, czy to sukces, czy nie. Mamy tak naprawdę koniec roku, jest 120 subskrypcji. Dla jednych to jest mało, dla mnie to jest bardzo dużo, że w ogóle komuś się chce to oglądać. Ciśniemy w 2020 dalej. Po drugie, spełniliśmy takie nasze marzenie i pojechaliśmy do Mielna zimą. Było super. Najfajniejsze była w sumie kwestia tego, że w cenie był basen i można było popływać, ale zabiliśmy GoPro. GoPro niestety po 5 latach już przestaje być wodoodporne, bo guma sparciała i się zalało. Nie mamy GoPro? Trudno. Zamysł był taki, jak zauważyliście w pierwszych vlogach, że każda miniaturka była robiona GoPro, w sensie była w rybim oku. Teraz już tak nie jest, chociaż staram się, żeby to jakoś nadrobić. I jeszcze zrobiliśmy Mielno latem, tak żeby nie być monotematycznym, bo to nie jest tak, że chodzimy zawsze do Pizzy Hut i zawsze jeździmy do Mielna. W tym roku planujemy nie chodzić do Pizzy Hut i nie jeździć do Mielna, żeby było coś innego. Pierwsze słyszę kłamstwo. To jest mój cel na 2020. Mielno latem, wiadomo, urodziny Tedego. Więcej się nie będę nad tym rozwijał, bo nie ma nad czym w sumie. Był koncert. Kupiliśmy bilety na 3 dni i w 3 dni było dokładnie to samo. Inni goście. Ale koncert Tedego był taki sam. Nie wiem. No tak wyszło. No i trzeci punkt, czyli Great British Barber Bash, czyli vlog, który postaram się, żeby się tu wyświetlał. 24 godziny w Londynie. Mega dużo fajnych ludzi poznałem, bardzo dużo się dowiedziałem, dużo zobaczyłem, wróciłem turbo zmęczony. Udało się to zrobić 24 godziny. Generalnie by się to udało zrobić szybciej, ale było godzinne opóźnienie samolotu. Życie. Życie. Punkt czwarty. Byliśmy w Radomiu na szkoleniu z Ryanem Cullenem w salonie Anderos Barberos. Ten basen i te dziewczynki pływające na basenie za szybą. Ej, ale to w sumie ten basen ma jakiś taki klimat jak z anime. Te baseny w ogóle w anime też są takie jak tam, ten basen. Tak wygląda prawie każdy basen. W sensie ma wodę i chyba oglądasz za dużo anime. Gdzie oczywiście można było zobaczyć kunszt samego Ryana. Rozpoznaliśmy dużo fajnych osób, z którymi w sumie współpracujemy w jakiś sposób. Czemu cię mówię, wrzuciłem nogi? Mam rozwojenie jaźni. Dziękuję Nomakowi za bluzę. May the force be with you. No i tutaj byliśmy również na Barberfeście w Krakowie. Pozdrawiam organizatorów. Bardzo fajna impreza. I w tym roku znowu będziemy. Chyba, że nie będzie nas stać, to nie pojedziemy. To dość realne. A i w Krakowie zająłem drugie miejsce w combo ustawce. Pierwszy raz wziąłem udział w konkursie, pierwszy raz coś wygrałem. Było zacnie. Bardzo fajne grono w ogóle było na top 3. Pozdrawiam z tego miejsca. I do zobaczenia w 2020. Co jeszcze się ciekawego wydarzyło w 2019 roku? W sumie bardzo dużo szkoleń. Ale nie takich, że ja jeździłem się uczyć, tylko wziąłem się za to, żeby przekazywać wiedzę innym. Bardzo mi się to podoba, bardzo to lubię, czerpię z tego satysfakcję, poznaję bardzo dużo ciekawych ludzi. W 2020 roku mam nadzieję, że będę miał okazję poprowadzić więcej szkoleń z zakresu barberingu. Tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten prezent. A co to jest, to wiecie, gdyż jest vlog z Torunia, w którym dostałem ten prezent, a mianowicie przelot szybowcem. To jest spełnienie marzeń. Zawsze chciałem w ogóle lecieć szybowcem, jako sterować. No, żeby to zrobić, to już jest trudniejsza sprawa, bo czasowo jest to ciężkie do zrobienia, gdyż w Poznaniu nie mają szkoleń dla osób indywidualnych, tylko dla uczniów liceów.
więc niestety nie mam czasu na to, żeby się nauczyć, ale miałem taką namiastkę, miałem przelot szybowcem widokowy, było genialnie. Chociaż te 1,5 godziny, co wracałem do żywych, nie było genialne, ale było warto. Każdemu polecam, kto nie leciał, a chciałby, kupujcie, bukujcie, lećcie, bo warto, naprawdę. I zrobił mi pan takie przeciążenie, że najpierw zrobiliśmy tak mocno w dół, potem w górę i widziałem, jak zrobiliśmy w górę i się ciśnienie wypoziomowało, to widziałem, jak się kurz uniósł. No naprawdę, to takich rzeczy to tylko szybowce. Kupiłem hulajnogę elektryczną od Xiaomi, tudzież niektórzy mówią Xiaomi. To był najlepszy zakup w tym roku. Chociaż nie jedyny, jaki zrobiliśmy zakup, taki mocno istotny, ale jako środek transportu do miasta polecam. Ponad 1000 km od kwietnia. Raz serwisowana, dwa razy dętka. Miki wąs pomagał mi zmieniać oponę tylnią. Dziękuję, udało się. Chociaż co prawda tylko udało nam się ją ściągnąć, a zakładaliśmy w 4 osoby, ale udało się. Nie jest to łatwe. Za drugim razem dałem do serwisu. Było prościej, szybciej, mniej się spociłem. Punkt 9 to w sumie tak naprawdę najbardziej istotna rzecz, jaka się wydarzyła w 2019 roku. Przeprowadziliśmy się. Mamy przestrzeń twórczą, przestrzeń życiową. Trochę przy końcu roku było dużo walki z tym. Pewne zwroty akcji, jak w dobrej książce. Tak to zostawię. No jeszcze jest dużo rzeczy takich, które trzeba zrobić, ale już mieszkamy, jesteśmy, działamy. Stąd właśnie ten vlog już jest nagrywany gdzie indziej. Właśnie tak. Obejrzałem dużo anime w tym roku. Niektóre były nawet dobre. Najlepsze? Kimetsu no Yaiba i na drugim miejscu Ennen no Shi... No dobra, Fire Force. Ja to nazywam w ogóle strażakami. To jest anime o strażakach, co w ogóle gdybyście pomyśleli sobie o anime o strażakach, to wam nic nie zdradza fabuły, bo to nie są do końca strażacy. Ale załóżmy, że to są strażacy. Anime o strażakach polecam. Kimetsu no Yaiba, zawsze w moim serduszku, było warto. Manga? Mangi trochę przeczytałem. Chociaż ciekawe jest to, że przygotowując się do tego filmiku, oglądałem sobie pierwszego vloga, gdzie było podsumowanie zeszłego roku, tutaj. I wiecie co? Te komiksy, co powiedziałem, że je przeczytam, to ich nie przeczytałem, ale przeczytałem dużo innych. Ale przeczytam, mam nadzieję. A co było najlepszą mangą, jaką przeczytałem? Teoria miłości. Odkryłem taką serię. Teoria miłości była super. Somali i Strażnik Lasu, bardzo fajna manga, polecam. Alite bardzo fajnie wydali, bo wcześniej była w 9 tomach, teraz jest w 4, tylko od roku mi przysyłają cyklicznie, bo zamówiłem całą prenumeratę tych 4 części. I Trigun fajnie wydali. Wszystko w jednym takim grubym tomie. Planszówki zaczęliśmy grać, ale chyba nie będziemy kupować więcej, bo więcej to dużo i dużo pieniążków. Ale te, co mamy, są super, chociaż mamy mało czasu na nie, przyznaję się. W 2020 roku życzę wam wszystkim, żeby wam się dużo rzeczy udało, które macie zaplanowane, żeby wam się udało, albo wam zależy na to, żeby się udało. Ja też mam parę takich rzeczy. Na przykład chciałbym, żeby ten YouTube rzeczywiście wychodził jakoś cyklicznie, nie wiem, raz na miesiąc, dwa razy na miesiąc jakiś filmik. Też wiadomo, nie ma co sobie pchać za dużo, bo to jest tylko, jakby to powiedzieć, dodatek do życia. Niestety, wiecie, jak to jest. Pracować trzeba. Pracujcie, cieszcie się swoją pracą. Ja na przykład się bardzo cieszę swoją pracą, lubię pracę swoją. Dlatego dla mnie nie jest to problemem, że to jest tylko dodatek. Ale to powiedziałem. Druga rzecz, która jest taka bardzo istotna, to na pewno chcemy dokończyć mieszkanie. Bo jak wiecie, nie jest skończone. Jeszcze. Ale będzie. Ten rok na pewno dokończymy mieszkanie. Trochę sprzętowo bym chciał kupić parę rzeczy tutaj do studia. Oczywiście chciałbym mieć możliwość prowadzenia kolejnych szkoleń, jeździć po Polsce, poznawać nowych ludzi. Oprócz tego, żeby, jeżeli ktoś ma ochotę, to może albo wpaść
tutaj i usiąść obok mnie, żebym z nim przeprowadził wywiad, albo przy okazji jakiejś imprezy barberskiej też można się do mnie zgłaszać. Tak naprawdę na moim Instagramie jest podany mail do mnie, a jak nie, to gdzieś go tutaj wrzucę pod spodem. Można się śmiało ze mną kontaktować, jeżeli macie jakiś pomysł, że chcielibyście wystąpić w jakimś filmiku, opowiedzieć o sobie, nie ma żadnego problemu. Po to jest ta platforma, tak naprawdę. Stworzyłem tego YouTube'a nie po to, żeby gadać o sobie, tylko po to, żeby promować i barbering, i jakieś rzeczy, którymi się interesuję. Jak widzicie, tych tematów w przeciągu roku jest dużo różnych, z różnych dziedzin, aczkolwiek to jest życie. Oczywiście bardzo mocno czekam na wyjazd do Krakowa, na drugą edycję Barberfestu. No i jeżeli chcecie, to subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek i do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć! Ciebie też uwzględniać, czy nie? Nie. Dobra, kogo się do tego nie przyznaje. Mogę się znowu przez to, że stoisz za kamerą, to się czuję jak w Big Bang Theory. Znowu się czuję jak Fun with Flags.